Dzień dobry Państwu, witajcie. Tu drugie śniadanie Mellera. Jesteśmy w Pinup Studio na Nowogrodzkiej. Dziękujemy za gościnę. I bardzo dziękuję wszystkim Wam, dzięki którym program powstaje, bo finansujecie go, można mówić go, program? Na zrzutkę. Ten program. Ten program, tę zrzutkę. Finansujecie mnie, panie Mellera, na zrzutce.pl, gościnę śniadanie Mellera. Dzięki, to dzięki Wam się dzieje. A ze mną przy stole Katarzyna Wężyk, Jan Wróbel, Marcin Matczak, Elżbieta Korolczuk. Dziękuję. I chciałem wykorzystać to zacne grono oraz Waszą twórczość, żeby porozmawiać sobie o przeróżnych wojnach kulturowych. Właśnie pytanie, czy o wielu, czy o jednej. W ostatnich dniach z zupełnie innych powodów siedziałem dużo przeglądając prawicowe nasze polskie portale, szczególnie te prorządowe, propisowskie. I uderzyło mnie, jak bardzo często tam autorzy, publicyści podkreślają, że to wszystko, co się dzieje w Polsce, to jest część wojny kulturowej. Przy czym oni mają to dosyć ustawione prosto w tym sensie, że oni są po jednej stronie, a no właśnie to jest kwestia definicji, bo jakbym powiedział, że my, to się kolega Wróbel od razu mówi, jakie my. Ale powiedzmy, że ten świat niepisowski jest po drugiej stronie. Natomiast, jak dobrze wiemy, no choćby tutaj ludzie siedzący przy tym stole są tego najlepszym dowodem, że po tej niepisowskiej stronie toczy się też bardzo wiele sporów jakby wewnętrznych. No daleko nie szukając, profesor Matczak tutaj potrafi w ciągu dnia 3 imby wywołać. Specjalista od wywoływania imb. Tak. No ale Katarzyna Wężyk, wielki talent do tworzenia dyskusji. Więc o tym chciałem porozmawiać, a chciałem zacząć od Janka, to znaczy jako pedagoga, nauczyciela, który zresztą po naszym programie poleci do swojej szkoły. To znaczy, czy te wielkie spory, o których sobie pogadamy, na ile one przechodzą do twoich uczniów w sensie i do dyskusji między nimi i rozmowy do rozmów z tobą? No to jestem zupełnym pesymistą. Uważam, że dominuje w młodym pokoleniu już to, na co narzekaliśmy 10 lat temu, że kiedyś tak będzie. To już tak jest. Mianowicie ludzie siedzą w swoich smartfonach i tyle. No więc wojna kulturowa wymaga, i to jest jedyna jej dobra część, wymaga rycerstwa. A w zasadzie ci moi uczniowie ani nie chcą być rycerzami, ani nie chcą tym bardziej stawać w chówcach, tylko już chcą jakby na tym zapleczu siedzieć, nie tam, gdzie są tabory, no i tam żyć swoim życiem. Więc tutaj jakiś taki, zdarzają się ciekawe dyskusje z jakimiś pojedynczymi osobami, ale słabo jest wojną kulturową. Nie? Więc tutaj cię to rozczaruje. Nawiasem mówiąc, powiem, że słowo wojna kulturowa, ono po prostu się bierze stąd, że prawica straciła no, ten dywanik, prawda? To jest, może się Państwo się obruszyć na to, ale w mojej interpretacji prawica była tym ruchem wielkich zmian w Polsce. Lat 90., 2000. To była ta kontr wobec miałkości postkomunizmu, to była ta alternatywa. No jak widzimy, skończyło się miałkością, tyle że miałkością tak zwanej prawicy. No to co ci wtedy zostaje, nie? Albo powiedzieć, wszyscy jesteśmy miałcy, nie ma się co wygłupiać, mało sexy, chociaż prawdziwe. Albo powiedzieć, jest wojna. Jaka wojna jest? No i akurat kulturowa jest dobra, bo jest taka niedookreślona, prawda? Więc my wszyscy, którzy mamy już czwartą żonę, piątą kochankę, wychowujemy dzieci w patchworkowym systemie lub żadnych, lub jesteśmy w cichych związkach homoseksualnych, akurat nie, na zewnątrz jesteśmy w wojnie kulturowej. To jest nasz sztandar, to jest nasze rycerstwo. Jest to pic na wodę? Tak, jest to pic na wodę. No ale tak jest, to ja ci poradzę. A jeszcze tylko mało uzupełniające, bo prowadzisz ten hit, historię i teraźniejszość. Wspaniałe. Tak, wspaniałe. Słuchajcie, z tego słynnego podręcznika? Szczerze mówiąc, ja bym akurat chętnie uczył z tego podręcznika, gdybym miał więcej zaufania do moich uczniów, że oni mnie słuchają. Bo podręcznik jest na tyle napisany językiem takim jednak bardzo perswazyjnym, powiedziałbym na chama perswazyjnym, że uczenie akurat na tym, no, perswazyjności, która otacza tych uczniów, że tam, prawda, cały internet, prawie znacząca część internetu jest bardzo perswazyjna, to miałoby więc sens. Tylko jeśli mnie nie posłuchają dobrze, prawda, i zrobię z tego nieszczęście. Natomiast mam taki kultowy przykład z tym hitem, bo obawiamy się i słusznie podnosimy tę kwestię, że w PiS-ie jest taka nadzieja, że polska szkoła wróci do jakiegoś wyśnionego formatu szkoły, która tak... Krótkiej.
no nie pruskie, raczej takie gomułkowskie, no, może bez przegięć, ale takie z ducha gomułkowskie. Uczniowie się słuchają jednak nauczycielek, prawda? I wszystko jest takie jak trzeba, ludzie się uczą dyscypliny, a przy okazji biało-czerwona chorągiew, apele, szarfy, sztandar wprowadzi, sztandar wyprowadzi. To u wielu pisowców budzi jakiś taki rodzaj ekstazy. A następnie robią przedmiot, który miał temu służyć, historia i teraźniejszość, który jest niesłychanie nudnym przedmiotem. To znaczy nauczyciel ciekawy zrobić ciekawą lekcję, bo po prostu ma taką osobowość, ale gdyby się trzymał tych wytycznych, zamorduje wszystko to, w co wierzyli twórcy hitu. To powiedziałbym na dobre i na złe. No, to są potwory dziewiątego sortu, nie? Te, które działają w edukacji narodowej. Lepiej, żeby nie działały wcale, ale akurat te, które działają, są bezwzględnie mało skuteczne. Panie Elu, kiedy rzuciłem to hasło o tym właśnie jakby z perspektywy pisowskiej, prawicowej, że oni mają łatwiej, a po tej niepisowskiej stronie trudniej. No to ja patrzę na to z perspektywy, powiedziałabym, socjologiczno-historycznej. Znaczy, wojna kulturowa to jest pojęcie, które się pojawiło w konkretnym kontekście amerykańskim w latach 80. Ono służyło do tego, żeby odbudować większość republikańską po okresie bardzo dużych zmian progresywnych, prawa kobiet, prawa mniejszości, prawa osób czarnych. I to jest część procesu, który z kolei Engelhardt i Norris opisują jako kulturalizację polityki. To znaczy, że oni przeanalizowali dużo różnych kontekstów, nie tylko oczywiście polski, ale też właśnie amerykański, także w politykę w Europie Zachodniej i pokazali, że tym może to nie jest ich teza, ale ja bym się do niej posunęła. To znaczy, że takim elementem wojen kulturowych, który został z nami, jest tendencja do, po pierwsze, konstruowania polityki wokół kwestii kulturowych, polityki reprodukcji, rodziny, płci, seksualności, a nie na przykład polityk zdrowia, tak? czy edukacji. Druga kwestia to jest taka bardzo duża tendencja do polaryzacji. I ona oczywiście funkcjonuje na różnych poziomach, ale jak analizowałam różne teksty na przykład intelektualistek antygenderowych, takich jak Gabriel Kuby, no to ona używa tej kategorii wojny bardzo świadomie. To znaczy oni chcą pokazać, że tutaj moralna większość albo nieszczęsna mniejszość jest atakowana przez, no w gruncie rzeczy, jakiś no spisek. Tak? Znaczy tam jest taki bardzo ciekawy moment. Przenieść to do Polski. Tam jest Wall Street, Hollywood, dokładnie, i wielki biznes. Tak, co tak, jest tak. W Polsce? Czyli, no. Czyli w Polsce opcja jest taka, że oto Zachód w postaci, nie wiem, Billa Gatesa i feministek Brukseli. Amerykańskich i Brukseli, różnych innych osób, kolonizuje nas za pomocą gendera. Tak? I w tym rodzaju myślenia, sytuacja, w której na przykład nie, w Polsce rodzi się mniej dzieci, no to nie patrzymy na to, że nie wiem, nie ma mieszkań albo nie ma dobrej opieki zdrowotnej, tylko kto jest za to odpowiedzialny? No feministki i geje, którzy po prostu kolonizują umysły kobiet i mężczyzn również. Więc to jest bardzo specyficzny sposób myślenia, który nie jest specyficznie polski, ale ma wiele z teoriami spiskowymi wspólnego. I to powoduje, że jeżeli tak ustawimy świat, to bardzo łatwo jest pokazać, że ci oni są tak naprawdę wojowniczy, potężni, finansowani, czyli geje w Polsce po prostu opływają w kasę, dostają po prostu czeki od Sorosza i dzięki temu po prostu mają jak pączki w maśle. 500 plus. Tak, w ogóle 500 tysięcy plus. W euro. Tak, w euro. I dzięki temu po prostu seksualizują polskie dzieci. To jest bardzo uproszczony sposób myślenia o świecie, ale on daje po pierwsze emocje, bo tutaj są bardzo silne emocje, szczególnie jak to się połączy z kwestią dzieci. No, kto nie chce ratować dzieci? No wszyscy chcemy ratować dzieci, prawda? A po drugie też pozwala ustawić się prawicy czy ultrakonserwatystom na takiej pozycji zagrożonej większości. To znaczy oni są zawsze zagrożeni, zawsze pod atakiem, zawsze walczący po prostu w tych okopach Świętej Trójcy i z ogromnym zaangażowaniem po prostu walczący o te dzieci. To jest bardzo piękna opowieść, która ma swoją historię. To ja chciałem to ściągnąć do polskiej rzeczywistości, to znaczy, bo mnie oczywiście, znaczy oczywiście, mnie to zawsze interesuje najbardziej, jak to się przełoży na głosowanie ludzi w praktyce. To znaczy, jasne, bardzo jest ciekawe na poziomie teoretycznym, ale no,
przykład. Lęk damy, działa. To się przestraszy ślub. 2020 mamy Rafał Trzaskowski versus Andrzej Duda. Mhm. I pamiętam, jak mi znajomy socjolog pokazuje wykres wzrostu Rafała Trzaskowskiego i mówi, że to jest kopiuj wklej wzrost Lecha Kaczyńskiego z 2005 roku. I mówi, jeżeli się nie starzy katastrofa, Trzaskowski wygra wybory. I wchodzi LGBT+, PiS po prostu bierze to i po prostu następuje odwrócenie wyboru. I tu jakby to, co ja rozumiem przez wojnę kulturową, ma bezpośrednie przełożenie na wynik wyborów. I chciałem się, to teraz wracając do pana profesora, jak, czy odnosi się pan do tego, co wcześniej, czy bierze swój jakiś ulubiony... Nie, ja chciałbym się odnieść do tego przede wszystkim, co pan powiedział na początku. To znaczy, ja się cały czas zastanawiam, czy jest jakaś różnica między wojną i sporem. To znaczy, bo tutaj rysujemy sobie taką oto opcję, w której jest wojna pomiędzy jakimiś dwoma plemionami, a w ramach jednego z tych plemion, jak rozumiem, taka była idea, jest jeszcze spór, prawda? Bo jest bardziej to plemię zróżnicowane, prawda? No, ten spór czasami jest bardziej gorący niż... No właśnie, wydaje mi się, że nie bardziej gorący. To znaczy, dla mnie jest dosyć ważne, żeby odróżniać wojnę. Czy przez wojnę ja rozumiem relacje pomiędzy... kibolami klubów piłkarskich, Legia Lech. Nie? Znaczy sytuacja, w której są jasno określone granice, są barwy, jest absolutny brak tolerancji dla drugiej strony, jest bardzo szybka identyfikacja. Tak? Kibice identyfikują się przez kolory, my się identyfikujemy bardzo często, co jest błędem, przez poglądy. Tak? To znaczy ja na przykład piszę tekst o świętach Bożego Narodzenia i od razu z liberała staje się skrajnym konserwatystą. Prawda? Zostaje przerzucony z jednego obozu do drugiego albo, jeżeli mam szczęście, to jestem nazywany symetrystą. I teraz wydaje mi się, że to jest tak, że ta wojna kulturowa, ja ją chcę rozumieć w kategoriach, których już używam do jakiegoś czasu, unikaczy różnorodności i piewców różnorodności. Znaczy, wydaje mi się, że to jest taka opozycja, która trochę tu wyjaśnia tę całą sytuację. Świat się bardzo złożył, skomplikował i dlatego ludzie potrzebują jakiegoś jasnego, jakiejś mapy, jakiegoś kompasu, żeby sobie z tym światem radzić. I teraz po jednej i po drugiej stronie są zarówno unikacze, jak i piewcy różnorodności. Co ja przez to rozumiem? To jest kategoria, którą wprowadziła Karen Stenner, która mówi o tym, że jeżeli świat staje się coraz bardziej złożony, to niektórzy ludzie sobie dobrze radzą z tą złożonością, z różnorodnością, na przykład etniczną, narodowościową, religijną, seksualną, płciową. Jakby naturalnie ją akceptują, uważają, że ona jest bogactwem życia, a inni wprost przeciwnie. Lubią, jak jest prosto, jasno i spokojnie. To są ci, którzy często uciekają od wolności. I teraz nam się wydaje bardzo często, że to tylko po tej prawicowej stronie są unikacze różnorodności. Oni chcą, żeby Polska była biała, tak? Chcą, żeby Polska była heteroseksualna, chcą, żeby była katolicka, prawda? W związku z tym to jest jednolitość. Natomiast okazuje się, że po drugiej stronie, to znaczy po stronie progresywnej, także są unikacze różnorodności. Tak? To są ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć, że na przykład ktoś może być konserwatywny. Albo że ktoś może być unikaczem. To też jest różnorodność, prawda? I w związku z tym próbują nieraz na siłę tych ludzi po drugiej stronie także nawracać na otwartość, na różnorodność, co nieraz przypomina sytuację podtykania pająka pod nos osobie, która ma arachnofobię, prawda? To znaczy jest po prostu ci ludzie tacy są. Nie wszyscy radzą sobie dobrze z różnorodnością. Moje rozumienie tej całej sytuacji jest takie, że ja bym chciał, żeby było więcej piewców różnorodności niż unikaczy, ale tego się nie da zrobić na siłę. I jeżeli pojawia się bardzo ostra wojenna narracja, i tutaj się nie zgodzę, że ona się pojawia tylko ze strony prawicowej. Znaczy, jeżeli popatrzymy, przełożyłem tę książkę na pierwsze miejsce, prawda? Czyli jeżeli popatrzymy na walczący postmodernizm, tak, który z roli filozofii przeszedł do akademii, przeszedł także do elit, to nagle okazuje się, że po drugiej stronie też mamy wojowników. Ludzi, którzy potrafią być agresywni, ludzi, którzy uważają, że jeżeli ktoś nie akceptuje różnorodności jakiejkolwiek, to znaczy, że trzeba od razu go wyrzucić z narodu i wyrzucić go z obywatelstwa. I chcę tylko powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której po jednej i po drugiej stronie są unikacze różnorodności, tylko każdy unika innej, prawda? I jeżeli to się zamienia w wojnę, to rzeczywiście jest tak, że ci ludzie czują się spokojniej w swoich plemionach, bo jest jednolite, bo to są bańki, w których jest jednolitość i nie trzeba sobie zawracać głowy z nowością, jaką jest ten inny, prawda? Bo wszyscy są tacy sami. Natomiast jeżeli tak będzie, to rzeczywiście dochodzi do pełnej polaryzacji i już nie ma żadnej rozmowy, dlatego że kibole ze sobą nie rozmawiają. Oni idą na ustawkę i się naparzają po prostu, prawda? W związku z tym, jeżeli nie uda się zasypać jakkolwiek tego rowu, który jest między tymi dwoma plemionami, to z punktu widzenia historii, z punktu widzenia wiedzy naszej na temat prawa i polityki, doprowadzi do autorytaryzmu. Dlatego, że jeżeli nie ma spójności, to jest wrogość, a jeżeli jest wrogość, to przychodzą ludzie, którzy są przywódcami tej wrogości i dochodzi do wojny. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, to nie tylko po drugiej stronie są wojujący ludzie, tylko także
po tej przeciwnej. Ja zadaję takie pytanie, dlaczego mamy do czynienia z nawrotem konserwatyzmu? Tak? Po sukcesach, tak? Po sukcesach liberalizmu, takich jak na przykład Roe versus Wade w Stanach Zjednoczonych, liberalizacja aborcji, docenienie praw reprodukcyjnych, nagle mamy powrót, tak, w kierunku konserwatywnym. Dlaczego w Polsce mamy powrót w kierunku zaostrzenia prawa aborcyjnego, mimo że większość społeczeństwa jest temu przeciwna? Tak? Dlatego, że głos partii konserwatywnej, jeżeli ona jest konserwatywna, taki jak PiS, to jest głos ludzi, którzy mówią, w tym złożonym świecie, w którym już nic nie jest jasne, my wam damy jasne kompasy i mapy, tylko zagłosujcie na nas w pakiecie. Zagłosujcie na te fajne rzeczy, no ale my wprowadzimy też te niefajne. Na przykład te surowe prawo, nieludzkie prawo antyaborcyjne. Jeżeli ta wojna się nie skończy, jeżeli nie da się odróżnić wojny od rozmowy w jakikolwiek sposób, to jesteśmy zgubieni. Tak? Ale za to są odpowiedzialne obie strony. A ja staram się przekazywać... Mówi, że są dwie strony. Tak, to bo są. A, ludzie, ale, którzy biorą... Nie, udział... ale to, że są dwie strony, tutaj też są dwie strony. Tak? To pani Katarzyna. Natomiast tylko dokończę. Chcę powiedzieć, że jeżeli tego nie... Chcę pokazać jedną rzecz, którą staram się od jakiegoś czasu promować. To nie jest tylko tak, że to strona prawicowa jest odpowiedzialna za to, żeby ta wroga wojna się skończyła. Karen Steiner mówi, że tak naprawdę większa odpowiedzialność jest po stronie progresywistów, dlatego że to oni lepiej sobie radzą z różnorodnością, więc różnorodność w postaci konserwatyzmu też jest im łatwiej zaakceptować. Prawda? I to jest niepopularna teza. Już, a propos tego, co pan powiedział, już ci daję Kasia głos. Pamiętam, moja koleżanka, dziennikarka z pewnego tytułu, no niesprzyjającego władzy, kiedyś w formie zarzutu do mnie powiedziała trochę a propos tego, co pan mówi. A dlaczego to my mamy zawsze ich bardziej rozumieć niż oni nas? To był zarzut jakby do mnie, tak. na moje próby empatii. Była tylko dygresja. Pani Wężyk. Tak, to jest ciekawe, dlaczego mamy ich zawsze rozumieć lepiej niż nas w kontekście tematu kryzys męskości, który się też przejawia jako jedna z wojen kulturowych, że tak, że no, jest wiele głosów, że ci biedni chłopcy teraz mają gorsze wyniki w szkole, że trzeba coś z tym zrobić, że oni się czują tacy trochę niepewni, że to przecież służy nam wszystkim, żeby mężczyznom też było dobrze, że oni w ogóle są tacy jakoś biedni. No, i trzeba ich chronić. Tylko no, ja mam podcast Herstorie, w których co tydzień czytam jedną biografię. I to są biografie kobiet, które przez stulecia stykały się z taką ilością seksizmu. Można się reklamować. Ten podcast jest na jakiej platformie? Na Spotify na przykład. Na wszystkich innych. Nazywa się Herstory Wysokich Obcasów. W każdym razie, no i się człowiek przebija przez te historie kobiet, które musiały się... którym rzucono kłody pod nogi, którym mówiono, że są idiotkami, że im macica się rzuca na mózg, którym nie pozwolono na edukację, na pracę w konkretnych zawodach, które musiały sobie walczyć tak podstawowe prawo jak prawo głosu, to myślę sobie, że w sytuacji, w których wciąż jest znakomita większość mężczyzn w wszelkich gremiach decyzyjnych, a my mamy się pochylać nad tym, że mężczyźni są jednak biedni, no to czemu to mamy ich rozumieć lepiej niż oni nas? Ale to ta dygresja. Ja bym jeszcze wróciła do tego różnicy między sporem a wojną, bo prawica jest dużo skuteczniejsza w tej swojej ramie wojny kulturowej, bo ona broni czegoś bliżej niezdefiniowanego, jakiś idylicznej przeszłości, w której mężczyźni byli mężczyznami, kobiety były kobietami, można było jeszcze sobie pożartować, a teraz już nie można. Ludzie, był autorytet nauczyciela i rodzica, nie wiem, ludzie chodzili do kościoła i tak dalej, i tak dalej. To było okropne. Co prawda, jak się przyjrzeć trochę uważniej tej idylicznej przeszłości, okazuje się, że ona owszem była dobra, ale nie dla wszystkich. Na przykład dla kobiet nie była taka dobra, dla osób o innym kolorze skóry niż biały nie była taka dobra, dla osób nieheteroseksualnych też nie była taka dobra, tym niemniej to jest taka dość amorficzna wizja tej przyszłości, więc jej obrońcy nie muszą się jakoś specjalnie definiować, więc jest dość szeroka, ten namiot jest dość duży, tak? A na lewicy, lewica ma teraz tendencje bardziej purystyczne niż prawica, jest taka bardziej broni czystości, no bo walczy o sprawiedliwość społeczną. No i... Ale nie ma tej sprawiedliwości? Czy nic się nie zmieniło od tych czasów, kiedy były te biografie? Nie, oczywiście się wiele zmieniło, tak? Tylko że jeśli walczy o sprawiedliwość społeczną... Dlaczego pani czyta te stare biografie, a nie te nowe? Czy to też nie jest nostalgia za przeszłością, kiedy była uciskana mniejszość, którą... Dlatego, że podcast nazywa się Herstory. Tak, nie, ale teraz nie ma her? To bardzo prosto. Dokładnie, oraz szukam ciekawych biografii, nie biografii osób uciskanych. Naprawdę, Nancy Reagan też mam, tak? Ale współcześnie nie ma ciekawych? Ale dlaczego?
Nie, bo mówię o tym, że zarzut nostalgii, chodzi o to, że zarzut nostalgii można odwrócić. Tak? Moim zdaniem jest też tak i lewica marzy o tym, żeby być uciskaną. To znaczy nie widzi zmiany, tak? Nie widzi zmiany, bo bardzo wiele się zmieniło. Że naprawdę nie marzymy o tym, żeby być uciskaną. Nie, ale ja nie mówię, że lewica marzy... Mężczyźni marzą o tym, żeby być uciskani, ponieważ bycie uciskaną mniejszością daje ci moralny mandat do tego, żeby być niezrozumianym. Nie, tak? Mi chodzi tylko o to, że to jest dla mnie też znamienne, że w sytuacji, w której rozmawiamy o dwóch stronach, narracja, którą pani rozpoczyna, zaczyna się od męskiej dominacji. Więc to, więc jakby w dyskusję na temat tego sporu... O nie. No, jeżeli dyskusja jest na temat sporu, czyli sporu relacji pomiędzy dwiema stronami, natomiast pani narracja zaczyna się od dominującej męskości, to jest słaby początek do dyskusji, tak sądzę, prawda? Dlatego, że nikt z nas nie rozpoczął tej dyskusji na przykład od tego, że efektami działania rozmywającego świat, który opisuje ta książka, którą tutaj pokazałem, nie jest to, że mężczyźni się boją, że utracą jakieś swoje przywileje. To nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że na przykład nasze dzieci, jak pokazują ostatnie badania, są całkowicie zagubione w tym świecie. Tak? Nie mają zupełnie poczucia sprawczości, nie wiedzą, co chcą w życiu robić, nie mają żadnego celu. I pytanie jest takie, w jaki sposób narracja, która na przykład taka, która ciągle uderza na przykład w męskość, albo mówi o tym, że właściwie nie ma standardów i że tradycja była tylko złem i że nostalgia za tradycją jest grzechem, ma im w tym pomóc. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że my mamy problem, mówię tutaj my, czyli ludzie, którzy nieraz przywołują jakieś konserwatywne wartości, z tym, że tracimy naszą pozycję. Nie o to chodzi. My mamy problem z tym, że widzimy, że wali się świat. Widzimy, że dzieci w ogromnej liczbie chcą popełniać samobójstwa. Tak? A kiedy byliśmy młodzi, to tak nie było. Tak? To tak nie było. I zastanawiamy się nad tym, co jest tego powodem. Jeżeli odpowiedzią jest to, że upada patriarchat i dlatego młodzi chłopcy, do których pani się odnosi, albo młode dziewczynki coś chcą sobie zrobić, to jest żadna odpowiedź, bo to jest ogromne uproszczenie. Tak naprawdę problemem jest płynność świata. Płynność świata, za którą odpowiedzialna jest filozofia lewicowa także. Także postmodernizm. To ja tylko musimy powiem, o tym porozmawiać. Niech Katarzyna odpowiada, potem Ela, Janek. Chodzi mi o to, żeby nie wyjaśniać wszystko upadkiem patriarchatu. Trochę wydaje mi się, że pan postawił chochoła. Czy przyczepił się do tego, że ja się odniosłam do tego, co Marcin powiedział, tak, odnośnie kto musi kogo rozumieć i kto musi komu dawać fory, tak? Oczywiście, no, ale świat się zmienia. To nie jest chochoł do końca. Ale to nie jest dla mnie rama, która wyjaśnia wszystko, tak? Oczywiście wciąż żyjemy w patriarchacie. Oczywiście ma to swoje skutki. To, że młodzi mężczyźni, to, że mamy ruch incelski, to, że mamy tych zagubionych młodych mężczyzn, też wynika z tego, że patriarchalne standardy, których oni jeszcze pewnie jakoś tam znają z domu, zderzają się z dzisiejszą rzeczywistością, gdzie młode dziewczyny mają inne poglądy, inne pomysły na życie i oni się nie mogą dogadać, tak? Uważam, że stwierdzenie tak jak chociażby Jordan Peterson wydaje się sugerować oraz wielu innych teoretyków kryzysu męskości, że to jest wszystko wina feminizmu. Jakbyśmy wrócili do tych starych, dobrych czasów, kiedy mężczyźni mieli poczucie godności i mogli upolować tego mamuta, też jest bardzo upraszczającym wyjaśnieniem. No ale kończymy w związku z tym, że pani mówi, że wszystko wyjaśnia upadek patriarchatu. Peterson mówi, że wszystko wyjaśnia feminizm. Nie mówię. Ale nie podała pani żadnego innego wyjaśnienia tego, dlaczego młode osoby chcą popełniać samobójstwo. Autorzy wyjaśnień jest wiele. Podajmy. To naprawdę, bo nie da się... Słuchaj, tam nie da się. Poczekaj, czy Ela i Janek. To ja tylko odwołując się do tej książki, ona jest urocza w swojej prostocie, ale obawiam się, że założenie... No nie, ona nie jest prosta. Nie. To jest kina. Moim zdaniem jest super prosta w takim sensie, że jej teza jest taka, że oto postmodernizm po prostu zniszczył podstawy kultury, filozofii i społeczeństwa i teraz musimy wszyscy się z tego wyciągnąć za włosy. Naprawdę wydaje mi się, że trochę przesadnie ten wpływ postmodernizmu został tutaj potraktowany, ale tak jak mówię, to też tak, jest taka ładna opowieść o świecie, w której wszystko się zgadza. Natomiast jak patrzymy na przyczyny tego kryzysu, to oczywiście tych przyczyn jest o wiele więcej. Ja bym się jednak czepiała neoliberalizmu, tak? To znaczy takiego, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wolnym rynku na sterydach, tylko mówię o neoliberalizmie jako rodzaju myślenia, który jest skrajnie indywidualistyczny, który powoduje, że twoja wartość wynika tylko i wyłącznie z twojej efektywności i posiadanych pieniędzy, który polega na tym, że wartości takie jak opieka, bliskość, solidarność, które notabene są promowane przez feminizm, przestają być istotne i przestają być częścią naszego społecznego kanonu wartości. I to ma swoje przełożenie na masę rzeczy. Tak? Z jednej strony to jest kwestia
tego, jak wygląda w takich warunkach życie rodzinne. Ja się zgadzam z tym, że mamy pewnego rodzaju kryzys rodziny, ale on nie wynika z emancypacji kobiet, tylko on wynika z tego, że rodzina przestaje być traktowana jako źródło dobra, dobrego życia, przyjemności, radości, tak? Czyli cała ta sfera rynku, pracy, efektywności jest fetyszyzowana, tak? I w tym sensie, moim zdaniem, feminizm jest raczej częścią odpowiedzi na ten kryzys, a nie jego źródłem. To znaczy, problemem nie jest to, że ludzie mają za dużo wolności, tylko że ich wartość w życiu społecznym zależy tak naprawdę od ich widzialności, od ich wykształcenia, od ich zawartości portfela, podczas gdy to nie są wartości, które po pierwsze budują społeczeństwa i społeczności, a po drugie to nie są wartości, które czynią nas szczęśliwymi. Możemy jedno tylko pytanie. W jaki sposób feminizm zapewni tym dzieciom większą opiekę w rodzinie? Na przykład poprzez dobrą opiekę społeczną dla samodzielnych matek, których w Polsce mamy kilka milionów, a z których milion dzieci nie dostaje funduszu alimentacyjnego. Ja osobiście byłam w komisji dotyczącej funduszu alimentacyjnego przez 5 lat i naprawdę uważam, że dobra sytuacja ekonomiczna matek przeradza się na dobrą sytuację ekonomiczną dzieci i to oznacza, że mamy lepsze rodziny. Jak nie mamy przemocy w rodzinie, to jest w niej lepiej. To są proste rzeczy. Alimenciarzy rozwiązało problem patriarchatu polskiego, zanim jeszcze to słowo zostało powszechnione. Że jest masa alimenciarzy, to znaczy, że mężczyźni jako wzór do naśladowania en masse się nie nadają. Chociaż oczywiście pojedyncze sztuki jak najbardziej. Ja po prostu myślę, ja nie wiem, czy Katarzyna kupi to rozumowanie jako w dobrej wierze, czy w złej wyrażone. Ale chodzi o to, że oba te kryzysy występują naprawdę. Czy oba które? O których mówił profesor jako trochę wymienne. Jeden to jest kryzys niektórych grup uprzywilejowanych kulturowo. I rzeczywiście one tracą. I często to, że one tracą, jest sprawiedliwe społecznie. Patrzcie się, jak było. Bo ja jestem na przykład jako historyk, mam dużą niechęć do potępiania jakichś grup, które dzisiaj bym nie podał ręki w XVIII wieku. Bo po prostu to był XVIII wiek, czy XIX, czy nawet czasami XX. Natomiast to jest naprawdę, tak, są grupy uprzywilejowane z powodów kulturowych zaszłości i one muszą w większości sprawiedliwie utracić te przywileje. To jest trudny bardzo proces, to trzeba rozumieć. Ale mamy też kryzys tak ogólnego zaczepienia człowieka w rzeczywistości. I na przykład ja, obdarzony, jakby powiedział święty Paweł, łaską wiary i przekonaniem, że świat jest w ogóle bardzo płynny, to ja akurat sobie nieźle poradzę z tym, że mam wrażenie, że wszystko, ale to wszystko, co zbudowałem w życiu, to jest dom na piasku. Ja to przyswoiłem sobie parę lat temu i myślę sobie, po prostu tak jest, nie? I teraz pozostaje zero-jedynkowo. Albo poza domem na piasku jest ręka boska, która się wyciągnie z tego grobu, albo nie. Na to nie mam żadnego wpływu, mogę się tym nie denerwować. Ale reszta to jest na pewno dom na piasku. Ale mogę zrozumieć bardzo wiele osób, które dostają jednak paniki. Jak to? Wychowuję wnuki, to jest dom na piasku. Jak to? Zdobyłem z bardzo dużym, trudnym i wysiłkiem pozycję zawodową, to jest dom na piasku. Zakochałem się bardzo w wspaniałej kobiecie, to jest dom na piasku. Ona za 10 lat może wybrać inny. Rozumiecie? To jest prawdziwy kryzys i na ten prawdziwy kryzys nie ma co odpowiadać, tak mi się wydaje, takimi z tego innego porządku argumentami, że patriarcha, że liberalizm. On oczywiście jest prawdziwy, dlatego mamy kłopot zrozumienia tego, że one występują razem, a krytykujemy, jakby to powiedział marksiści, jakby powiedzieli za mojej młodości, z różnych pozycji. Uzgodnijmy tę pozycję. No tak, ale czy jesteśmy w stanie, chciałbym na moment wrócić do tego, co pani powiedziała. Jest dla mnie zadziwiające to, że mówi pani, że głównym jakby argumentem feminizmu jest to, żeby zwiększyć opiekę społeczną w rodzinach. Przepraszam bardzo. Pytanie było takie. W jaki sposób feminizm poprawia sytuację opieki w rodzinie? Powiedziała pani, może być dużo więcej. Rozumiem, ale chcę zwrócić uwagę, że tak naprawdę istotą feminizmu nie jest to, żeby zwiększyć opiekę społeczną w rodzinach. Cała masa innych nurtów to zapewne. Co więcej, PiS to proponuje. PiS proponuje to, żeby zwiększyć przepływy społeczne. Rozumiem, no więc jest to, ja rozumiem. No, ale, bo on nie chce inwestować rozumiem, ale chodzi mi o to, że problem, rzeczywiście ten problem jest bardzo złożony i możemy się zgodzić co do tego, że neoliberalizm jest winny także temu problemowi, ale trochę na innym poziomie moim zdaniem. Oczywiście indywidualizacja, brak wspólnoty, okej. Okay. Ja szczerze mówiąc nie bardzo widzę, w jaki sposób feminizm promuje wspólnotę, na przykład wspólnotę rodzinną. Nie widzę tego, ale także zmiany technologiczne są bardzo istotne. Tak? Wybitny, zresztą publikowany przez krytykę polityczną filozof Han, koreański filozof, który pisze po niemiecku, mówi, jesteśmy w społeczeństwie zmęczenia, ale paradoksalnie to nie jest tylko zmęczenie pracą,
nadgodzinach, nawet 16 godzinami pracy, tylko zmęczenie technologiczne, dotyczące tego, że te dzieci, jak mówimy, siedzą w tych smartfonach, prawda, i w związku z tym wystawione są na olbrzymie liczby, na olbrzymią liczbę bodźców, z którymi sobie po prostu nie są w stanie poradzić. Oczywiście są też samotne, my też sobie nie radzimy. Więc problem jest bardzo złożony i wracam do tego, że w tej całej sytuacji kwestia norm i standardów jest kwestią dosyć ważną, zwłaszcza dla młodych dzieci. Dla małych dzieci. Tymczasem ta książka, nie tylko ta książka, ale mądra krytyka postmodernizmu stawia jedną tezę. Postmodernizm jest filozofią, która mówi, nie ma norm i nie ma standardów. Ty jesteś sam dla siebie normą. Twoja indywidualna... Nie, mówią... Teraz będzie Ela, Janek, Kasia. Norma, normy i konwencje wynikają z tradycji, która jest zwalczana przez postmodernizm. Normy i standardy wynikają z obiektywizmu języka, który jest zwalczany przez postmodernizm, który mówi, że nie ma jednoznacznych znaczeń, bo one są metanarracjami, które są nam narzucane i mieszają nas w głowach. Tak mówi Lyotard, tak mówi Derrida, tak mówi Foucault. Ale, już to troszkę tym poprzednim pokoleniem postmodernistów. Tak. A teraz jeszcze ta filozofia, która była tylko akademicką filozofią, zresztą promowaną przez białych, wykształconych i bogatych mężczyzn, przenosi ta filozofia, która była promowana przez białych, wykształconych mężczyzn, jest teraz już polityką, która walczy o te ideały w rzeczywistości i moim zdaniem nie ma żadnej odpowiedzi dla tego chłopca czy tej dziewczynki, która siedzi z tym smartfonem, czuje się źle, dlatego że nie jest w stanie w ogóle sobie poradzić emocjonalnie z tymi bodźcami. Nie ma żadnego przewodnictwa w życiu, nie ma żadnego standardu, dlatego że każdy standard traktuje właściwie za podpowiedzią postmodernizmu jak opresję, tak? Bo musisz słuchać siebie, a nie tego, co jest na zewnątrz, bo na zewnątrz jest zły patriarchat, bo na zewnątrz jest zła tradycja, więc musi słuchać swojego serca i za swoim sercem iść, a jej serce jest puste i jego serce jest puste. Tak? I to jest problem tak ogromny, przy którym wszystkie te kwestie właściwie, o których tu rozmawiamy, bledną. Dzieci są najważniejsze, tak? Dzieci są najważniejsze. Przyszłość tutaj leży, i to jest już zupełnie nie żartując, to jest cierpienie, tak? To jest rzeczywiste cierpienie, na które trzeba dać jakąś odpowiedź. I niestety, moim zdaniem, a naprawdę szukałem tego długo, filozofia lewicowa, filozofia postmodernistyczna nie daje żadnej odpowiedzi. Tak? Nie daje żadnej odpowiedzi. A co miało wypełnić to serce? Religia, tradycja? Nie wiem. Która tradycja? Nie, to ja tylko powiem, ja myślę, że powinna wypełnić to serce, tylko odpowiem szybciutko. Nie wiem tego, szukam, natomiast wiem na pewno, że nie mogę mówić, nie mam ci nic do zaproponowania, i wydaje mi się, że w sytuacji, w której, jak mówi Nietzsche, zabiliśmy Boga i nie ma religii, pozostały bóle fantomowe po religii. Pozostały bóle po pewnym porządku, który może nas uwspólnić, tak? Czyli może oznaczać, że mamy coś wspólnego ze sobą, bo religia, sam źródło słowa religia pochodzi od uwspólnienia, prawda? I nie mamy standardów, które są ważniejsze niż my. I ja nie mówię, że to ma być. Religia jest skompromitowana. Kościół katolicki jest skompromitowany moim zdaniem i bardzo, bardzo długo, jeżeli w ogóle, nie podniesie się z tego, co się stało. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy pośrodku społeczeństwa ziejącą pustkę normatywną, w której nie ma nic, tak? Jest tylko postmodernizm, który mówi anything goes. Tak? Ja przepraszam, wszystko, co masz w sercu, to jest, może cię prowadzić. Muszę powiedzieć, dobra, że Ela, wizja pustego serca bardzo mnie poruszyła, bo rzeczywiście puste serce to... I prawidłowo, tak powinno być. Źródło cierpienia. Natomiast ta wizja, którą pan przedstawia, wydaje mi się, no delikatnie mówiąc, nieadekwatna do rzeczywistości. Znaczy, po pierwsze, postmodernizm jest tylko jednym z nurtów, czy w ogóle filozofii, czy feminizmu, i to w ogóle nawet nie najistotniejszym. Powiedziałabym, że dzisiaj marksistowski feminizm jest o wiele istotniejszy, który mówi o relacjach pracy. Powinien pan poczytać Kapitał, fajne rzeczy tam są, no, ale to nieważne. To jest, pani mówi o tym poważnie? Nie, znaczy, to jest ulepszenie w stosunku do postmodernizmu. Marksizm jest ulepszenie w stosunku do postmodernizmu? Współczesny. Dlatego też trzeba czytać nie tylko krytykę, ale źródła. No ale nieważne. Ale ja mówię o tym, no bo mówi pan cały czas o postmodernizmie, który jest tylko częścią tego. Natomiast ja mówię tutaj o tym, że jeżeli może dlatego też, że pracuję od wielu lat w Szwecji i ta wizja, że oto załamie się cała struktura naszego społeczeństwa, ponieważ zostaniemy pozbawieni kręgosłupa na przykład religii, albo że tradycyjna forma relacji pomiędzy płciami jest czymś, co po prostu, bez czego my wszyscy się rozpadniemy i będziemy dziećmi z pustymi sercami, które podążają. Nikt nie powiedział. No, taka sugestia się pojawiła, no, ale nieważne. Jest po prostu empirycznie nieprawdziwa, to znaczy jest masa krajów, które przeszły ten proces znacznie wcześniej od nas, które świetnie funkcjonują, które potrafią budować wspólnoty, które potrafią budować dobre rodziny. Fakt, że w Szwecji mamy dzietność prawie dwa razy większą niż w Polsce, powinno nam coś tutaj jednak podać do myślenia. A po trzecie, myślę sobie, że tak naprawdę to, co mówi feminizm, jest bardzo proste, to znaczy chcemy mieć życie bez przemocy.
chcemy mieć życie bez hierarchii, ale to nie oznacza, że ono jest życiem bez norm. Te normy są bardzo proste. Równość, sprawiedliwość, solidarność społeczna, zrozumienie dla słabszego. Demokracja jako nie sytuacja, w której ci, którzy mają więcej władzy, decydują o wszystkich, ale sytuacja, w której ci, którzy mają władzę, dbają o tych, którzy jej nie mają. To są bardzo proste zasady, według których tak. można stworzyć, moim zdaniem, fantastyczne społeczeństwo. Jak dziewczynka patrząca w smartfon na Instagramie, na którym widzi ciała, które, wzorce ciał, których nigdy nie osiągnie, no wpada w depresję, ma się kierować... No, ale to jest problem neoliberalizmu chciałbym odpowiedzieć, a nie... Chciałbym powiedzieć, w jaki... Mówi pan, że feminizm jej to stworzył? Nie. Chcę powiedzieć, powiedziała pani, że wartościami, którymi ma się kierować społeczeństwo, jest równość. W jaki sposób równość jako wartość... Więcej feminizmu. Przepraszam. Okej. Okay. W jaki sposób równość jako wartość ma kierować w życiu daną osobę, która jest, która jest zanurzona w tym świecie, który ją niszczy? W tym się zgadzamy, jeśli chodzi nie, o... Nie, ale jeżeli się zgadzamy, to nie, znaczy, że jest tam pustka. To nie, znaczy, że równość nie jest taką pustką. Nie, zgadzamy w jaki sposób sprawiedliwość społeczna mają kierować? Że media społecznościowe są źródłem problemów. No tak, ale co mają kierować? Jakie wartości? Bo wszystkie wartości, które pani podała, czy żadna z tych wartości nie ma zdolności kierowania. Moim zdaniem podrzucacie nam jednak fałszywy trop. Mianowicie, że istnieje taki rodzaj przemyśleń i może struktury społeczno-politycznej, która wypełnia pustkę w sercu. To powiem szczerze mówiąc, ja w to zupełnie nie wierzę. Ja co zupełnie nie wierzę. Uważam, że to są fantomy, że oczywiście one potrafią jakiś ład społeczny zapewnić. No ludzie, nie wiem, powiedzmy, oglądają dużo smartfonów, dużo telewizji, chodzą do niewyczerpującej pracy i mają mieszkanie i jedzenie, ale pustki w sercu to nie zapewni. Ani postmodernizm, ani konserwatyzm, ani feminizm same w sobie pustki w sercu nie mogą zapewnić, bo to miejsce w sercu środkowe, tak najważniejsze, centralne, czeka na miłość. I jak jest miłość, to nagle okazuje się, że i z feminizmem można sobie lepiej radzić i nawet z neoliberalizmem, to jest niesłusznie obsmyczanym. Nie wiem, czy współczesna kultura, wcale nie jakiś prąd kulturowy, czy współczesna kultura będzie w stanie udźwignąć to wyzwanie. Ale miłość... Raczej nie. Przepraszam, że ja tak się czepiam jak gdyby tych słów, ale... Wartości albo są absolutne, rzadko kiedy, są relacyjne. To jest absolutna i człowiek jak się do niej nie stosuje. Ale chwila. Miłość jako rzeczownik jest trochę trudna. Tak? Kochać jako czasownik jest trochę lepsze, dlatego że trzeba powiedzieć co. Tak? I teraz nawet jeżeli pan mówi, że miłość wypełni serce, to jest trochę, przepraszam, trochę puste także, dlatego że miłość czego? Nie ma czegoś takiego jak miłość jako miłość, tak? Jest kochanie czegoś, więc musi być jakiś przedmiot, musi być jakaś wartość, w stronę której to jest kochanie się kieruje. To jest spór definicyjny. Ale no nie, on nie jest definicyjny, on jest kluczowy, dlatego że jeżeli pan powie kochajcie, tak? To nie mówi nic, bo pustka zostaje, bo nie wiadomo co mamy kochać. Naprawdę, to odpowiedzieć, bo Marcin mnie nie zaprosi, chyba że zrobi inny program pod tytułem Niedzielne Kazanie u Mellera. Ja tam się mogę znaczy, a propos tego co mówicie, zastanawiam, a kiedy rozmawiamy o tej pustce, to rozumiem, że tak. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Nie, no to już jest coś, czyli to kogoś. Musisz siebie kochać bardzo mocno. To jest bardzo trudne do zrobienia, słuchajcie, ale jak krok po kroku... Janek, wspomniałeś... Ale progresywne mówią, staraj się pokochać, albo przynajmniej tolerować człowieka, który jest inny. Wspomniałeś o swojej łasce wiary. Dobrze, to ja rozumiem, jako człowiek niewierzący, że ludzie wierzący mają jednak lepiej. W tym sensie, że w coś wierzą, mają poczucie wspólnoty religijnej, kościoła, jakkolwiek, nie wiem, nawet w sensie pójścia na mszę. Dobra. Kibice mają, nie kpię teraz, mówię zupełnie poważnie, mają dobrze, mają stadion, mają wspólnotę. Był strajk kobiet, demonstracje uliczne, które dały wtedy części pokolenia poczucie wspólnoty. Mają, nie wiem, członkowie ugrupowań nacjonalistycznych mają poczucie wspólnoty. Znaczy, mówię o tym dlatego, że się zastanawiam, że po tej stronie jakby nie prawicowej, właśnie gdzie są te źródła wspólnoty i sensu? No właśnie nie ma. No problem jest taki, że jest tym problem. Znaczy ja nie wiem, czy... to może dajmy Kasia. Ja bym jeszcze wrócił do tej pustki w sercu. Mi się wydaje, że no po pierwsze to jest chyba jednak część kondycji ludzkiej, ta pustka w sercu, że jednak zawsze chcemy czegoś więcej niż mamy i że wątpliwości egzystencjalne mieliśmy zawsze. Stąd potrzeba filozofii, stąd też pewnie potrzeba religii. I to też jakby zakłada, że skoro dzisiaj mamy tę pustkę w sercu, dziś te biedne dzieci patrzą w smartfony przez feminizm, no ja bym powiedziała, że raczej jednak nie. I że te idealne ciała na Instagramie, które faktycznie są problemem, bo
no, powodują wszelkiego rodzaju, nie wiem, zaburzenia odżywienia i tak dalej, to też raczej, moim zdaniem, raczej wynik kapitalizmu, tak, który nas, o czym będziemy jeszcze zresztą mówić o książce przy pożądaniu, zapewne, jak już przejdziemy do książek. No ale jakby religia jako sposób zapełnienia pustki w sercu, owszem, pewnie dla części, sporej części osób wciąż jeszcze funkcjonuje. Ja wierzę, że istnieje, znaczy uważam, że istnieje coś jak potrzeba transcendencji, ja jakoś specjalnie nie odczuwam, tak, ale socjologia mówi mi, że coś takiego tak istnieje. Tym niemniej no, religia dla wielu osób już jej po prostu nie zapewnia, tak? Ja nie czuję, że Kościół katolicki z jego patriarchalnymi zasadami, z jego homofobią, z jego chciwością, z jego ukrywaniem krzywdzenia dzieci, z jego bezkarnością i z jego zblataniem z polityką ma dla mnie jakąkolwiek intelektualną propozycję, też propozycję, która zapełni moją pustkę w sercu. A... Nie, ale dlatego ja pytam, co wiesz, jest na przykład coś takiego, znaczy ja jestem, wiesz, kocham piłkę nożną, w związku z czym te przykłady bliskie mojemu sercu, ale na przykład taka Chorwacja w ogóle tożsamość narodową zbudowała na piłce nożnej. Znaczy nie tylko na piłce nożnej, no, ale ich sukcesy piłkarskie i to jest element DNA narodowego. Ja czytałem zafascynowany, co się działo w Maroku w czasie ostatniego mundialu, gdzie jakby moja część lewicowo-liberalnej bańki krytykowała mundial z wielu znanych powodów, a jednocześnie widziałem Maroko, gdzie po prostu kraj się zatrzymał na 3 tygodnie, bo po prostu nagle wszyscy żyli. Możemy wrócić na moment, bo to była ciekawa kwestia, kiedy pan przeszedł od, nie wiem, wspólnot religijnych do wspólnoty kibiców. Bo no, chodzi o ja nie krytykuję, to jest ciekawe, tak? Do wspólnoty ludzi, na przykład, którzy biorą udział w manifestacji, czy na przykład ludzi, którzy, nie wiem, cieszą się właśnie, nie muszą być kibole. Albo ludzi, pójdą 4 czerwca za Donaldem. Jedna rzecz. Te wspólnoty, moim zdaniem, czy quasi-wspólnoty, czyli ta wspólnota kibolska, czy wspólnota ludzi, którzy wspólnie maszerują, to są wspólnoty oparte, mogą najczęściej na zatraceniu indywidualności i na byciu częścią, przede wszystkim całości. I to jest coś, co Fromm nazywa masochizmem społecznym. Znaczy kibice bardzo często to odczuwają. Wszyscy z nas, którzy się wzruszają w momencie, kiedy śpiewamy wspólnie hymn, prawda? My zatracamy swoją indywidualność, stajemy się częścią wspólnej całości. Czemu zatracamy? Oferujemy. Tak, to jest coś złego, dlatego że podstawą naszego funkcjonowania jest jednak indywidualność. I akurat wspólnoty normatywne, które są trochę bardziej dojrzałe niż wspólnoty kibolskie, stawiają na jednak rozwój osobisty, indywidualny, a nie tylko na uczestnictwo we wspólnocie. To jest jeden z problemów filozofii lewicowej także, w tym postmodernizmu, który jest dominującą filozofią lewicową, że ona nie dostrzega jednostki, a marksizm nie dostrzega już w ogóle jednostki, dostrzega tylko wagony, w którym siedzą klasy. Tak? Które i kwalifikuje się tam ludzi na podstawie przynależności, a nie ich indywidualności. Cokolwiek można powiedzieć o chrześcijaństwie, cokolwiek można powiedzieć o religiach monoteistycznych, to jest na pewno to, że one szukają, kiedy są poważnie traktowane, balansu pomiędzy wspólnotą a indywidualnością. Szczególnie w przypadku kobiet. Pomiędzy wspólnotą a indywidualnością i akurat w przypadku chrześcijaństwa... Rola kobiety jako niezależnej jednostki, która jest absolutnie kluczowa dla tego, ażeby świat mógł funkcjonować, stoi u podstaw tego myślenia. Ale chrześcijaństwo sprowadza kobietę do macicy. Wystarczy je poczytać Jana Pawła II, list do kobiet, tak? Matka, ewentualnie dziewica, tak? Tam nie ma nic pomiędzy, tam nie ma samorealizacji, tam nie ma... Wspólnoty i robisz to, co ona każe. Tak. Kasia, Elo. A potem może Janek. Nie, ale już książki, czy jeszcze? Będą, ale nie. Kasia, dawaj. Nie, no to ciekawsze rzeczy niż w książkach, które się dzieje. Ta wspólnota, o której ty mówiłeś, to jest tak jak trochę ze szczęściem. No, to jest wspólnota chwili, tak? To spotykamy się na koncercie, spotykamy się na meczu, odczuwamy wspólnotę, zatracenie. To jest bardzo fajne, ale to na dłuższą metę nie da się tego. Wiesz co? Nie, bo ja bym pociągnął dalej, co tu się nie zgadzałem z tym, co mówi Maszek. Jak pan to ujął? Że rezygnacja... Nie, mówię o tym, że to jest rezygnacja z indywidualności i coś w rodzaju masochizmu społecznego. Fromm mówi, że to rozpłynięcie się w czymś większym modelu. Gdyby nie doszło do tej... Gdyby w ostatnich kilkunastu latach, czy może 30 latach na Ukrainie nie doszło do tego rodzaju rezygnacji, to oni by nie byli w stanie się oprzeć. Ale ja nie mówię, że to jest złe. Ja mówię tylko o tym, że to nie jest narzędzie dla rozwiązania problemu, o którym mówimy, dlatego że ci ludzie, którzy biorą udział w tym wspólnym przedsięwzięciu, w tym momencie czują wspólnotę, a następnie to się kończy, strajk się kończy, mecz się kończy, oni rozchodzą się do domów i są znowu wyizolowani całkowicie. I nie ma nic, co może im powiedzieć, co mają ze swoim życiem zrobić. Nie ma żadnej wspólnoty. Ale dlaczego trzeba im mówić, co ma spędzić? Może sami o tym zdecydować. Właśnie dlatego. Że nie wiedzą. Bo kwestia wspólnoty jest moim zdaniem rzeczywiście bardzo istotna. I ta kwestia indywidualizm versus jednostka versus grupa. I dla mnie jest fascynujące to, że konserwatyści czy antygenderowcy po prostu mówią rodzina. Rodzina jest najwspanialsza, musimy dbać o rodzinę, musimy ją
rozpoznawać. A feministki mówią tak, rodzina, ale w rodzinie musimy zobaczyć też jednostkę. Tak? Czyli musimy zobaczyć nierówności władzy, musimy zobaczyć to, że kobieta w tej rodzinie najczęściej jest osobą, od której się wiele wymaga w kontekście na przykład pracy nieodpłatnej, a niewiele jej to przynosi. Więc paradoksalnie, jeżeli pan jakby uważa, że to rozpoznanie jednostki jest istotne, no to tutaj akurat powiedziałabym, że w kontekście wspólnoty, jaką jest rodzina, feminizm rzeczywiście, ja się zajmuję feminizmem macierzyńskim od wielu lat, ma swoje ogromne, powiedziałabym, dokonania. Ale myślę też, że to, czego nie dostrzegamy, to jest to, że w tej chwili na przykład ruchy progresywne są chyba największym źródłem takiego pozytywnej reafirmacji rodziny. Tak? To znaczy na przykład rodziny nieheteroseksualne mówią, my jesteśmy i chcemy być rodziną. Chcemy tworzyć wspólnotę, chcemy się kochać, chcemy budować ten właśnie rodzaj stabilności w naszym życiu, który pozwala na przykład na wychowywanie dzieci, na rozpoznanie przez państwo i tak dalej, i tak dalej. Elu, ale co mówią w momencie, kiedy już mi się nie chce. To teraz moja ta wykpiwana często tradycja mówi, to diabła z tym, że mi się nie chce. Mam dzieci, będę je wychowywał, prawda? Mam żonę, będę z nią, no dopóki przynajmniej dzieci nie dorosną, ale nie do grobowej deski. I tutaj jest tak samo w jednak praktyce. Ta podmodernistyczna, nie uderzam w feminizm macierzyński, tylko taka podmodernistyczna otoczka, która jest, mówi tak, no przepraszam, jak już nie masz ochoty, wyczerpało się twoje, wysyciłeś swoje emocje rodzinne, no to po prostu musisz rozwiązać ten problem, nie patrząc niestety na to, co ale to jest ciekawe, sposobie, że ty tak interpretujesz, bo dla mnie to jest raczej tak, że właśnie to jest część neoliberalizmu, który ci mówi, podążaj za tym, czego chcesz, bez względu na koszty. No dobra, ale czyli to, co dobre w podejściu do rodziny, to feminizm, a to, co złe, to neoliberalizm. To, co ja widzę w praktyce, chociażby organizacji feministycznych, które mówią, tak, ludzie mogą się rozwodzić, ale muszą swoje obowiązki wobec dzieci i innych osób traktować poważnie. Zatem nie można się z tego po prostu wypisać. Ta konserwatywna rodzina nuklearna, ta tradycyjna, ta taka odwieczna rodzina nuklearna, czyli tak mama, tata, tam troje dzieci, babcia się nie opiekująca, to jest bardzo nowy wynalazek. Rodzina tak nie wyglądała. Rodzina wcześniej była wbrew pozoru patchworkowa, ponieważ kobiety umierały przy porodzie, mężczyźni umierali na wojnach, to były dzieci z poprzednich związków. Dzieci pracowały przede wszystkim. Dzieci pracowały, poza tym tak, to też jest. Więc ta rodzina wyglądała w historii nie tak, jak my sobie wyobrażamy na tych obrazkach w książkach dla dzieci. Tak? Ona była skomplikowana i też nie było tak, że ona była nierozwiązywalna. Małżeństwo, owszem, ludzie się rozwodzili. Leonora Kwitańska, polecam mój podcast, na przykład się rozwiodła, ponieważ była królową i papież tego rozwodu udzielił. Ale tak? To teraz mamy nostalgię. Nie. Mamy nostalgię średniowieczną rodziną, gdzie matka umarła przy porodzie, a ojciec zginął na wojnie. Gdzie nostalgię? Nie. No nie, ale podaję to pani jako wzorzec, jako informację. Nie, no dobra, ale mówi pani, mamy. Nie. Jest nowa rodzina, nowy wzorzec rodziny, a kiedyś to bywało. Matki umierały przy porodach, ojcowie ginęli na wojnie. Ja że rodzina się zmienia i wcale nie wygląda tak jak ale po co pani to mówi? No mówi pani to po to, żeby pokazać, że jest jakiś, że nie ma wzorca rodziny i podaje pani inny, tak? Że nie ma jednego wzorca rodziny. Że rodzina jest tak jak wszystkie tradycje, do których konserwatyści tak nawiązują, się zmieniają przez stulecia. I kiedyś z rozwodem było tak, jak z tym Liptonem dla zarządu, tak? Dla zarządu jest Lipton, a dla pana, panie Zdzisiu, jest... Areczku, przepraszam, dla pana, panie Areczku, jest Sawa, tak? Tak samo kiedyś rozwiązywanie małżeństw i te wszystkie straszne ruja i porództwo, owszem, istniały, tylko były dla arystokracji, się zdemokratyzowały i tym jest problem. My, konserwatyści, nastawieni jesteśmy na przyszłość i z przeszłości wybieramy to, co buduje przyszłość. Natomiast jak ktoś nie jest konserwatystą, no to oczywiście może nam, jakby to powiedzieć nieelegancko, do sry, wyciągając bardzo różne elementy tradycji rodzaju ludzkiego, które są często okropne. Czyli niektóre są konserwatywne, niektóre są niekonserwatywne, ale bardzo często okropne. Ale jak się buduje przyszłość, no to mądry człowiek wybiera raczej z tego budownictwa poprzedniego, to co buduje przyszłość. No tylko nie znamy tego politycznie. Z tym się bądźcie konserwatywnymi. Chcemy dobrych rzeczy dla ludzi. Ale nie jesteśmy w stanie... Wiecie, tak, ale lepiej to robić w pozycji konserwatywnej, jest taki bardzo, lepsze. Wydaje mi się, interesujący... Jest taki interesujący nurt, który stosuje najlepiej wyjaśniającą naszą rzeczywistość teorię, przynajmniej rzeczywistość biologiczną, teorię ewolucji do kultury i pokazuje, że jeżeli robiliśmy coś w przeszłości i to przynosiło pewien benefit, to nie oznacza to, że nie możemy tego zmienić. Pytanie komu?
to nie oznacza to, że nie możemy tego zmienić. Natomiast ciężar dowodu, że tradycja albo konwencja powinna podlegać zmianie, spoczywa na tym, kto ją proponuje. Jeżeli ktoś kiedyś chciałby w epoce rolnictwa wprowadzić nowy sposób uprawiania roli, to niestety ryzykował głodem. Tak? Dlatego, że to, co było wcześniej, się sprawdza. Ewolucyjnie się sprawdza, jeżeli ludzie to kopiują. To jest teoria konwencji bardzo powszechnie przyjęta. Jeżeli ktoś chce zaproponować zmianę, to ciężar dowodu spoczywa na nim. Mój problem z progresywistami polega na tym, że oni przychodzą i ciężar dowodu przerzucają na drugą stronę. To znaczy mówią, tradycja jest całkowicie zła, tak? Należy ją w czambuł potępić, w związku z tym trzeba budować nowy świat. Doświadczenie marksizmu, tak, dwudziestowieczne, polega na odcięciu przeszłości i na zbudowaniu nowej wizji, utopijnej wizji rzeczywistości, w której nie miało być hierarchii, a była. Nie, i to była jeszcze gorsza niż wcześniej. Marksizm polega po prostu na rozpoznawaniu jak władza jest związana z ekonomią. Zmierzam do tego, że jesteśmy teraz w sytuacji, w której nie ma religii, Bóg umarł, nie ma wspólnego systemu normatywnego. Kasy, no. I mamy sytuację rozpadającego się społeczeństwa i cierpiących dzieci. I potrzebujemy się pochylić nad tym problemem. Tak? I moim zdaniem argumentacja dotycząca tego, że dominacja mężczyzn nad kobietami jest głównym czynnikiem, który ma ten problem wyjaśniać, jest delikatnie mówiąc niewystarczająca. Ale przedstawiliśmy tutaj co najmniej kilka teorii, także proszę się przywiązywać do jednej. Przedstawiliśmy to, że mamy problem z patriarchatem, że mamy problem z hierarchią, co jest bardzo podobne. Mamy problem z i to, że feminizm... Mamy problem z kulturą. I przedstawiliśmy to, że feminizm dba o to, żeby istniały zasiłki dla samotnie wychowujących dzieci matek, co jest ważne, ale jest cały czas tylko punktowe, natomiast nie rozwiązuje tego całościowego problemu. Jak pan chce, to opowiem panu całościowo, ale chyba zabraknie nam tutaj trochę. No nie, programie niedzielnym, ale chciałem wrócić, bo padło pytanie na samym początku, konkretnie a propos aborcji. Mianowicie, co się dzieje, to oczywiście bardziej chodzi o Stany, ale proszę cię bardzo, w Polsce, to znaczy ten konserwatywny zwrot i coś, co się wydawało, że w takiej Ameryce już jest raz na zawsze załatwione, nagle się okazuje, że nie to, że nie, następuje wielki, właśnie pytanie, jak wielki, ale odwrót, no i pytanie, bo też żyliśmy częściowo pod wpływem strajku kobiet, że owszem, władza wprowadziła swoje prawa, ale że olbrzymi proces społeczny, no i pytanie, czy w Polsce nie dzieje się już, czy nie zadzieje się to, co się dzieje w Stanach, czyli ten konserwatywny zwrot również w tej dziedzinie. Proszę, Kaśka. Okej, po pierwsze Roe v. Wade zostało przegłosowane stosunkiem głosów 7-2 i to nie było tak, że to była liberalna rewolucja, ponieważ znakomita większość tych sędziów, którzy zagłosowali za, była nominowana przez republikańskich prezydentów. A ten, który zagłosował przeciw, był nominowany przez Kennedy'ego, więc to nie jest tak, że liberałowie... 73, że liberałowie zafundowali rewolucję wbrew woli społeczeństwa. Aborcja przez pierwsze kilka lat nawet w Stanach nie była specjalnie kontrowersyjna. Sprzeciw wobec aborcji był uznawany za katolickie, za coś katolickiego, w związku z tym nawet ewangelicy się tego nie tykali. Potem się okazało, że aborcja może być dla konserwatywnych aktywistów narzędziem mobilizacji elektoratu i tak aborcja wkroczyła do polityki. Od lat 80. w Platformie Partii Demokratycznej mamy za aborcją, w Platformie Republikańskiej mamy przeciw. Tak, aborcja została spolityzowana. Kulturalizacja i polaryzacja. Dokładnie. Dobsa, czyli do tego wyroku, który zlikwidował prawo do aborcji. Znaczy, problem z tym wyrokiem dla prawicy jest taki, że aborcja była takim świetnym króliczkiem, którego należało gonić. To było świetne narzędzie mobilizacyjne. Ci wszyscy startujący w wyborach republikani mówili, jak tylko dojdziemy do władzy, zlikwidujemy aborcję. No ale jak ją zlikwidowali? No bo ten wyrok, znaczy nie zlikwidował aborcji, tylko oddał ją do Stanów, tak? Czyli w Stanach Czerwonych dostęp do aborcji jest poważnie ograniczony. No to się nagle okazało, że to zmobilizowało lewicę. Przecież demokraci tylko dzięki temu nie stracili strasznie dużo w wyborach midterm elections, dlatego że ich elektorat się zmobilizował na przywrócenie dostępu do aborcji. No to jest właśnie problem, to jest ten mobilizacyjny problem ze zwycięstwami. Tak? No, oczywiście Stany pokazują, że zmobilizowana mniejszość fanatycznych przeciwników aborcji rzeczywiście może doprowadzić, że prawa reprodukcyjne nie są dane raz na zawsze, ale u nas obserwujemy podobny... No tak, ale pytanie jest takie, czy tego chcemy? Czy chcemy, żeby to wahadło tak się właśnie rozkosztowało? Chcemy po prostu legalizacji i tyle. Nie. Wydaje mi się, że nie chcemy. Znaczy, jeżeli już, no to myślę, że strona progresywna chce, żeby ono się zatrzymało po jednej stronie. Druga strona chce, żeby zatrzymało się po drugiej stronie. Chociaż nie wiadomo, bo jak się zatrzymuje, to brakuje im energii. Znaczy, to jest chyba trochę niemożliwe. Nie chodzi tylko o to, że
Moim zdaniem to jest ślepa uliczka, dlatego że jeżeli wchodzimy w sytuację tej polaryzacji, no bo to jest ewidentny przykład wojny i polaryzacji, to mamy sytuację, z której nie ma wyjścia, tak? Dlatego że wtedy mamy syndrom Abby, tak? Zwycięzca bierze wszystko. Znaczy wygrywam i wtedy wprowadzam swój porządek, betonuję go w taki sposób, żeby było go najtrudniej zmienić, a później, kiedy ewentualnie przegrywam, to druga strona robi dokładnie to samo. Tak kiedyś nie bywało aż tak mocno i to jest też problem, dlatego że to jest wojna wszystkich ze wszystkimi, wojna dwóch plemion. I teraz mój problem polega na tym, że ja... od 8 lat krytykuję prawicę bardzo mocno za to, co ona robi. Tak? I chodziłem na strajk kobiet, dlatego że uważam, że to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, jest haniebne. Natomiast z drugiej strony mam problem wtedy, kiedy widzę na kościele graffiti, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji. Tak? Mam duży problem z tym, dlatego że to oznacza, że jest wielka potrzeba, żeby zarówno po jednej i po drugiej stronie byli harcownicy, którzy po prostu podnoszą poziom tej temperatury i tej walki i oni marzą, żeby to wahadło się coraz bardziej rozhuśtywało, chyba tak się mówi, i właściwie waliło nas po głowie. Mój problem jest taki, że ja bym chciał je troszeczkę spowolnić. Wiem, że to jest bardzo trudne i zastanawiam się nad tym, jak można to zrobić. Czy strona prawicowa obniży swoją agresję, czy strona progresywna jest w stanie bardziej empatycznie zrozumieć drugą stronę, bo jej jest łatwiej sobie radzić z różnorodnością? Nie wiem, nie mam prostej odpowiedzi, ale sygnalizuję tylko, że nie jest w naszym interesie, żeby to wahadło hulało w największej rozpiętości, dlatego że to niszczy społeczeństwo i zawsze w historii było tak, że ten podział prowadził do rzeczy bardzo, bardzo złych. Może dodam jedną rzecz, bo jak pan buduje taką opowieść o tym wahadle i o dwóch stronach, to jako socjolożka bardzo bym chciała tutaj dodać taką perspektywę faktów i perspektywę analizy władzy. Bo ludzie, którzy zakazują aborcji w Polsce, powodują, że kobiety umierają w szpitalach, że muszą wyjeżdżać za granicę, ryzykując swoje życie i zdrowie, że boją się zajść w ciążę. Natomiast osoby, które piszą graffiti na kościołach, ukrywają się i są przez policję ciągane na przesłuchania. Więc jak... Symetry ale, tu nie ma, łagodnie mówiąc. Dobra, ale co jest przyczyną, a co jest skutkiem? To znaczy, to co się stało, ja potępiłem skutek. Ja mówię o tym, że pomiędzy tymi dwoma stronami nie ma żadnej... Tak, ale ja rozumiem, tylko chodzi o to, że ci ludzie, którzy zmienili prawo aborcyjne w Polsce w sposób haniebny, zrobili to dzięki energii, która płynęła od ich elektoratu. I teraz skąd się wzięła ta energia w tym elektoracie? Z kościoła. No i znowu mamy bardzo punktowe rozwiązanie. Nawet jeżeli wzięła się z kościoła, skąd, dlaczego na tak łatwy grunt padają przekonania, że druga strona prowadzi wojnę kulturową? Skąd one są? To znaczy, czy one są całkowitym wymysłem, czy po drugiej stronie są potulne baranki, które absolutnie niczego agresywnego nie robią, nie prowadzą niczego, co może drugą... Ja się nie identyfikuję z potulnym barankiem, tylko mówię o tym, ale problem jest taki, że postmodernizm z filozofii przeszedł w fazę wojującą. Znaczy, tak? Ja akurat się z tym totalnie nie zgadzam, ale okej. Okay. Problem polega, wie pan na czym? Że zmiana kulturowa, która zachodzi w Polsce, czyli to, że mamy minimalną dzietność, więcej ludzi się umiera niż się rodzi, że mamy większy poziom niż kiedykolwiek rozwodów, że ludzie mają tendencję do tego, żeby mieć dzieci poza małżeństwem i tak dalej, to wszystko nie wynika z tego, że mamy edukację genderową w szkołach, a feministki są w każdym przedszkolu. To wynika z tego, że są różne procesy. Wskazuje często na Katarzynę. I o to chodzi. Ja bym chciała dokończyć jako autorka książki o aborcji. Chciałabym dokończyć, tak zanim pan profesor przerwał, o aborcji w Polsce. Czy to też pokazuje, że dociśnięcie śruby przez PiS spowodowało efekt dokładnie odwrotny? To znaczy myśmy w 2015-16, większość Polaków i Polek była zadowolona z tego tak zwanego kompromisu, tak? Nawet chciała go trochę zaostrzyć, tak? A potem przyszedł PiS, dokręcił śrubę i teraz w życiu nie mieliśmy takich sondaży za aborcją, tak? 70-75% chce europejskich standardów przerywania ciąży, czyli aborcji do 12 tygodnia, tak? Więc to pokazuje, że rzeczywiście aborcja może mobilizować w wojnach kulturowych, ale może mobilizować obie strony, czyli mamy taki sam mechanizm jak w Ameryce. A co do tych wojen kulturowych, to jest trochę tak, że rzeczywiście te zmiany w społeczeństwie się dzieją, tak? Osoby LGBT są bardziej widoczne i akceptacja wobec nich rośnie. I to w naszym społeczeństwie. W naszym społeczeństwie, tak? Że rzeczywiście rodzi się mniej dzieci. Dziewczyny się same definiują jako feministki. Jak ja miałam 20 lat, powiedzenie, że jestem feministką, wiązał się z takim serio. A teraz po co w ogóle zadajesz mi to pytanie, tak? Te zmiany kulturowe się dzieją, tak? No i prawica stosuje ramy wojny kulturowej, żeby się nim przeciwstawić, tak? To jest właśnie ta obrona dzieci, obrona rodziny. Ja nie wiem, czy działania lewicy można uznać za... Czy w jakim sensie one są agresywne, tak?
No, no, chodzi o to, że pojęcie lewica jest tak wieloznaczne, tak jak prawica, że znajdziemy bez trudu takie lewicowe postawy. Czy jest agresywna? Ale zobaczcie, to nie chodzi o to. Problem polega... Mogę się odnieść, Marcinie, do tej poprzedniej sprawy, bo dlaczego PiS bocznymi drzwiami wprowadził to prawo antyaborcyjne na maksa już dziwne po prostu, jak na współczesne czasy? Otóż dlatego, że złapał w ten sposób prostą pułapkę szantażu Kościół katolicki. Pamiętacie, ile osób było podpisanych pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie zagłosował zaskakujący dla większości tych podpisujących? Około 200. To chodzi o to, że posłowie nie tylko z PiS-u się podpisywali. Dlaczego? Dlatego, że byli przekonani, tak jak Kościół katolicki, że z tego nic nie będzie. Czyli za darmo można przeciwstawić się, no, można się postawić w dobrym świetle, a ja to jestem twardy, jak nie wiem. Kościół od lat proponował to rozwiązanie, żeby chronić życie poczęte również i to, które nie rokuje na przeżycie, dlatego, że był zupełnie przekonany, że żaden polityk w Polsce tego nie wprowadzi. Czyli za darmo możemy być, no, święci od papieża, chciałoby się powiedzieć, w tym wypadku święci od PiSu. I w momencie, w którym PiS to zrobił, to Kościół, ta znaczna część polskiego Kościoła jest na lata związana z PiS-em. Bo to jest ta, no, nie chcę używać za mocnych słów, ale taka zbrodnicza spółka, prawda? Zrobiliśmy razem coś, co większość Polaków uważa za naprawdę bardzo dziwne. I przez lata nie ma jak rozwikłać tego związku. Jesteśmy już na dobre i na złe w takim trochę gangsterskim związku. To jest polityka. Lewica jest niemiła. Owszem, lewica jest bardzo niemiła, głównie dla siebie, patrząc na inby po stronie lewicowej, tak? Tyle, że lewica może napisać sobie na kościele tak, że szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, a prawica może ustawić, stworzyć uchwałę imienia dobrego imienia Jana Pawła II, które moim zdaniem uderza w wolność słowa, bo tam straszliwa nagonka na papieża, która polega po prostu na śledztwie dziennikarskim, i prawica może uchwalić, bo do tego się szykuje, ustawę w obronie wartości chrześcijańskich, która pozwoli skazać na 3 lata osobę, która zaparkowała w złym miejscu i pogrzeb nie mógł przejść. Tak? Więc to jest ta różnica. Tak? Lewica jest niemiła, prawica ma środki, żeby ukarać. Kiedyś Lejkow, wybitny psycholog i neurolingwista, analizował to, dlaczego Trump wygrał w Stanach Zjednoczonych. I powiedział, że główną narracją w tej wojnie kulturowej, którą oczywiście on też prowadzi, jest pokazanie wyborcom prawicowym, konserwatywnym, że druga strona, progresywna, uderza w porządek normatywny. Uderza w porządek normatywny, czyli że i ten porządek normatywny oczywiście jest bardzo uproszczony, to są stare hierarchie, stare tradycje, jednolitość i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że druga strona, mówię tutaj o prawicy, bardzo cynicznie wykorzystuje każdy atak na porządek normatywny. I niestety to nie jest tak, że on jest przypadkowy ze strony lewicy, bo jeszcze raz wracam z uporem godnym lepszej sprawy do tego. Filozofia postmodernistyczna, która jest podstawą, absolutną podstawą działalności nowej lewicy, jest filozofią, marksistowska dokładnie tak samo, jest filozofią, która nie znosi norm i nie znosi takich, musi uderzać w ten porządek normatywny, dlatego że jest rewolucyjna. W związku z tym takie działania, w których młodzi aktywiści wchodzą na msze, zakłócają je, piszą na tych kościołach, to jest woda na młyn prawicowej wojny kulturowej, dlatego że każdy ten element da się wykorzystać i pokazać, zobaczcie, nasz porządek normatywny jest zagrożony. Mam wrażenie z tego, co tutaj słyszę, że ta strona bardziej progresywna chce tej wojny. Tak? Ona zawsze tak naprawdę jej chciała, dlatego że z definicji jest rewolucyjna. Ja bardzo już jestem zmęczona tą wojną. Macie problem polegający na tym, że w momencie, w którym normalne, ewolucyjne działania liberalne dało równouprawnienie kobietom, poprawiło istotnie sytuację po Brown vs. Board of Education, orzeczeniu Sądu Stanów Zjednoczonych Najwyższego, sytuację Afroamerykanów. W sytuacji, w której bardzo mocno poprawiła się sytuacja równościowa, nagle liberalizm na sterydach, czyli postmodernizm, ruszył do walki, dlatego że skończyło mu się paliwo w dużej mierze. I spowodował to, że po drugiej stronie bardzo łatwo jest wyjść i wychodzą różni ludzie i mówią, atakuje się nas porządek normatywny. A problem polega na tym, że najczęściej wychodzą oszołomi. I ten taki argumentum ad oszołomom, że skoro, nie wiem, pan Czarnek atakuje postmodernizm, albo pani kurator Nowak atakuje postmodernizm, to naprawdę musi być coś wartościowego, bo oni są oszołomami, jest błędny. Postmodernizm jest pustką i nihilizmem. Tak, ja z definicji, mogę, w związku z tym musimy się nad nim zastanowić. Ale ja już ci daję adwokatem, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, jedną taką, że nad tym się nie zapanuje. Ja mówię, że czysto pragmatycznie, że
to jest ta różnica między stroną, powiedzmy, pisowską i niepisowską, że po tej niepisowskiej stronie zawsze będą harcownicy, czy to będzie trójka młodych działaczy, czy pan aktor albo pani pisarka, którzy napiszą coś takiego, że po prostu druga strona po prostu... Nie, ale nawet nie o to chodzi. Ale nawet nie o to chodzi, Marcin. Chodzi mi o to, że ci młodzi ludzie, którzy piszą na murach, to są właśnie te osoby, które się oderwały od smartfonów, nie mają pustki w sercu, tylko chcą walczyć. Więc moim zdaniem... Czyli albo pustka, albo wojna. Do tego nie, to są osoby, które walczą o konkretne wartości, więc jeżeli chce pan, żeby te, żeby ci nie, ja po prostu nie chcę, żeby wojna jest, była jedynym sposobem wypełniania pustki. Ale to jest przywilej młodości, że może być rewolucyjna. Ale ten co mamy im powiedzieć? Zostańcie w domu nie, i myślę, bądźcie myślę, korekci, że, myślę, że, nie, myślę, że musicie, powinniście, albo chcieliby, może chcielibyście powiedzieć coś, co jest rozwiązaniem problemu, a nie tylko zwiększaniem temperatury. Nie, moim zdaniem my powinniśmy im powiedzieć, ja myślę, staramy się was wspierać, ponieważ próbujecie zmienić świat. No czasami może robicie to źle. Legitymacji, żeby powiedzieć w imieniu środowisk, których nie reprezentujemy, że teraz już będzie tak, a tak. Liberalizm na sterydach, o którym powiedziałeś, to dość sycylne, tylko zobaczcie, że znaczna część postmodernistów jest dzisiaj, przeciera sobie szybki, prawda, że oni się zachowywali tak, jak ten Kościół czy PiS w sprawie aborcji. To znaczy nie wierzyli, że naprawdę ten postmodernizm, on naprawdę mógłby kiedyś być w 100% zrealizowany. To znaczy jednak większość... To jest tradycja filozoficzna, a nie projekt polityczny. Dopóki już teraz to jest projekt polityczny. Ta książka o tym mówi. Filozofia zamieniła się w politykę. Ale w momencie, który najbardziej nawet postępowy nauczyciel wchodzi do klasy i klasa wychodzi, bo się nudzi, to nagle... To taki test. Zapyta, co to znaczy postmodernizm. To nagle staje się znowu jakby przez chwilę konserwatystą, bo jednak chodzi o to, że taka zasada, że każdy ma swoją narrację i według niej żyje, jest oczywiście dobra jako koncept filozoficzny. Tak, jak się praktycznie się słabo praktyczne, bo nagle się okazuje, że ja na przykład mam ochotę rzucać ogryskiem w ciebie, jak prowadzisz nudny wykład. Ja na to. Nie wolno rzucać ogryskiem. On na to. A gdzie to jest zapisane? Ja teraz co robię? Zamiast powiedzieć tak, zamknij mordę, po prostu w cywilizowane społeczeństwie, jak ktoś rzuca ogryskiem, wypieprza z sali, to mówię nie, poczekaj. I szukam w komputerze, czy uczelnia albo szkoła zapisała sobie w 19 punkcie, że nie wolno rozmawiać tymi przedmiotami, które mogą czynić krzywdę. I teraz on mówi, ogryzek nie może nikomu czynić krzywdę. No, panie, jak to? Nie zrobił, ja czuję się skrzywdą. I musimy na koniec musimy iść do sądu, prawda? Który to wszystko sąd niezależny z tego. Nie, słuchajcie, ale chwila, zaraz, bo tutaj pani zadaje takie pytania. Trzeba zapytać o to, czy oni wiedzą, ostatnie zdanie, trzeba zapytać o to, czy oni wiedzą, co to postmodernizm. Jak ktoś wierzy w idealną miłość albo w idealne piękno, to wcale nie wie, że myśli Platonem. To nie chodzi, że oni wiedzą. Oni są przesiąknięci tą wizją i to jest wina Derrida i to jest wina Lyota. No to nie ma się co śmiać. To nie ma się co śmiać. Przecenia ich wpływy. Nie, właśnie nie. Okazało się, że był kiedyś taki filozof, nazywał się Marx, tak, który wymyślił sobie pewne rzeczy, a później zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Więc myśli mają konsekwencje. Tak? Wow, i on tego sam dokonał, naprawdę. Nie dokonał. No dobrze, czy wyjdziemy do seksu, czy nie? No nie, to też można, czytałem ostatnio bardzo ciekawą sprawę odpowiedzialności Rousseau. A może świętego Augustyna, za krucjatę. Nie, ale na przykład odpowiedzialność Rousseau za zbrodnie rewolucji francuskiej, no to raczej jest tutaj łączność, nie? Z całą pewnością jakaś jest, ale nie chodzi o odpowiedzialność. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, jeszcze a propos tego, co ty powiedziałeś o tym nauczycielu, no to jest, wiesz, stara mądrość, że każdy najbardziej postępowy mężczyzna, jak zostaje ojcem córki, natychmiast mu się włącza tryb konserwa, no. To nawet w Californication było, pamiętam, jak przychodzi nowy chłopak córki do Hanka Moody'ego i się przedstawia, tam jestem Jack, a ty jak się nazywasz? Spróbuj skrzywdzić moją córkę, to cię za... Nie, on mówi tak, cokolwiek zrobić mojej córce, zrobię ci to samo. Tak się nazywam, tak się nazywam. Dobra, książki. Ale też w atmosferze gorącej. Proszę, Ela, specjalnie tu kurier ja z tą książką, żebyś mogła demoralizować społeczeństwo. Poczekaj, ja będę pokazywać. Tak, bo uważam, że jednak brakuje nam dyskusji o seksie, a seksu też zresztą brakuje, ponieważ okazuje się, że młodzi uprawiają seks znacznie rzadziej niż ich rodzice. I to jest jednak dosyć smutna konstatacja. A Amia Srinivasan, napisała brytyjska filozofka, napisała świetną książkę, która wychodzi trochę poza kontekst polski, powiedziałabym, bo w Polsce cały czas mamy dyskusję o tym, że czy zgoda, entuzjastyczna zgoda na seks w ogóle jest konieczna. No, wydaje mi się, że miło jest entuzjastycznie zobaczyć, że ktoś ma ochotę uprawiać z nami seks, no ale jakby okej. Okay. Natomiast ona idzie trochę dalej i mówi o polityczności pożądania. Znaczy ona mówi o tym, że o ile pożądanie na poziomie indywidualnym zawsze jest odczuwane jako coś absolutnie naturalnego i jest w ten sposób też skonstruowane w literaturze, w dyskusjach, w przestrzeni mediów i też w naszej wyobraźni,
a jednak są pewne procesy polityczne, które to pożądanie konstruują. No i teraz pojawia się pytanie, czy każdy ma prawo do seksu? Ono się oczywiście pojawia w kontekście politycznym, szczególnie w przypadku inceli, czyli młodych mężczyzn, którzy wbrew swoim największym chęciom chcieliby uprawiać seks, ale żadne piękne kobiety, których oni by chcieli, nie zgadzają się na to. No i oczywiście w kontekście amerykańskim to ma znaczenie polityczne, ponieważ świetne są badania, które pokazują, jak te incelskie grupy, które były takie, powiedziałabym, grupami wsparcia dla zagubionych młodych mężczyzn, około 2015-2016, one się bardzo mocno zmobilizowały politycznie. Oczywiście mamy też takie skrajne przypadki, jak incele, którzy po prostu zaczęli zabijać kobiety i innych ludzi, uznając, że to jest właśnie najlepszy sposób, że terroryzm jest najlepszym sposobem na pokazanie ich frustracji. Ale ten problem oczywiście istnieje. Znaczy, jak patrzymy na to z perspektywy demograficznej, to w Polsce też mamy problem pewnej grupy młodych mężczyzn, którzy nie mogą znaleźć sobie partnerek i często to pragnienie, czy to pożądanie i ta frustracja jest upolityczniona. I ona mówi po prostu tak. Pożądanie jest polityczne. Trzeba na to spojrzeć. To nie jest tak, że nasza preferencja preferencja na amerykańskim Tinderze dla kobiet o azjatyckim typie urody wynika tylko i wyłącznie z indywidualnych preferencji, tylko wynika z pewnego wyobrażenia na temat kobiecości, na temat Azjatek jako kobiet uległych itd., itd. W przypadku mężczyzn gejów akurat jest dokładnie odwrotnie, jak się okazuje. Badania pokazują, że mężczyźni o pochodzeniu azjatyckim są o wiele mniej popularni. Bo nie są właśnie kojarzeni z męskością, twardością, ciekawe, aktywnością. Powiedz najważniejsze, czy jest duży dróg, czy mały? Wiesz co, jest duży, zobacz, jest duży dróg, w miarę przyzwoity i ona też świetnie pisze, ona jest naprawdę filozofką, która wspaniale pisze. Ja ten tekst jej wcześniejszy z, już nie pamiętam, Atlantika czy innego czasopisma, omawiałam z studentami i on naprawdę otwiera różne bardzo niekomfortowe przestrzenie, które są moim zdaniem absolutnie konieczne do dyskusji. I druga to jest PRL, inteligencja erotyczna, która akurat wychodzi z takiej, powiedziałabym, jej praktyki psychoterapeutycznej. I ona z kolei zastanawia się, czy demokracja w łóżku i w partnerstwie nie zabija pożądania. Tak? Czyli ona mówi, czy to takie nasze dążenie do tego, żeby konsent był absolutny i bliskość i bezpieczeństwo było zapewnione w 100%, czy przypadkiem nie powoduje tutaj problemów. I z jej z kolei perspektywy, ona mówi o tym, że tak powoduje, dlatego że powoduje zlanie się ludzi, a pożądamy innego. Tak? Czyli nie chodzi o to, żeby zrezygnować z poczucia bezpieczeństwa, ale żeby wyznaczyć granice pomiędzy ja i ten drugi człowiek, jakiejkolwiek płci on by nie był. Więc bardzo polecam te dwie książki, bo one mówią... To w ogóle klasyka, bo to 2006 rok. Tak, ona teraz została wydana. 30 tłumaczeń. PRL w ogóle ma swój podcast, który po prostu ma miliony osób, które tego słuchają. Ona jest Belgijką pracującą w Stanach i ma taki piękny, seksowny głos, więc w ogóle myślę sobie, że za mało rozmawiamy, za dużo rozmawiamy o polityce, za mało o seksie i intymności, więc może te dwie książki nam pomogą. To ja będę pokazywał panu Dukaja. Ja mam tutaj więcej rzeczy, ale zastanawiam się, co do naszej dyskusji najbardziej się nadaje. Dukaj jest oczywiście znany jako pisarz science fiction, natomiast to jest taki esej bardzo złożony, który jest esejem filozoficznym, gdzie moim zdaniem on stara się odpowiedzieć na pytanie, które tutaj powstało. To znaczy, dlaczego my, ale także nasze dzieci są zagubione we współczesnym świecie i za co jest odpowiedzialna rewolucja technologiczna. I główna teza tej książki jest mniej więcej taka, że jeszcze nasze pokolenie, moje pokolenie, poznawało świat bardzo często za pośrednictwem słowa. To znaczy czytało książki i dzięki temu wyobrażało sobie pewnego rodzaju świat, a więc pośrednictwem w relacji mojej ze światem było słowo, logos, system, abstrakcja bardzo często. Teraz, ze względu na rozwój technologiczny, już nie ma słowa między mną a światem, jest obraz. I obraz powoduje, że my właściwie z ery piśmienności cofamy się do ery oralności i to ma bardzo poważne skutki dla naszego myślenia. Jesteśmy bardziej skupieni na naszych emocjach i na relacjach z tymi emocjami. To jest ta uzależniająca wersja rolki na Facebooku, że ja właściwie widzę aligatora, kotka, talent show, później widzę mecz piłki nożnej, bokserski. I ten algorytm dostarcza mi tych emocji, kształtuje, skupia mnie na tych emocjach, wyłączam się od myślenia w kategoriach systemu. To dla mnie jest ważne, dlatego że, nie wiem, prawo, praworządność, demokracja jest systemem i wymaga myślenia abstrakcyjnego, a nie indywidualnego tylko i wyłącznie. Ta sytuacja, w której technologia nas zmusza, wprowadza nas w samotność, w pustkę i w myślenie emocjonalne,
jest problemem. Więc Dukaja warto czytać nie tylko dla kwestii science fiction i dla fantastycznej wyobraźni, ale dla dobrej diagnozy tego, co się z nami dzieje. A ta cienka na wierzchu? To jest Borges i fikcję. Ja małym drukiem, słuchaj. Ja specjalnie wziąłem książkę. To jak za komuny drukowany, to w ogóle to już pani nie daje rady. No, przepraszam. No, ale Borgesa trzeba kupować w antykwariatach, dlatego że jak wiadomo jest on autorem Biblioteki Babel i miłośnikiem biblioteki i mówi, że po pierwsze człowieka kształtuje biblioteka, a po drugie wszechświat jest biblioteką. To są fantastyczne opowiadania, które były tak naprawdę podstawą południowoamerykańskiego realizmu magicznego. W szczególności właśnie Biblioteka Babel, która mówi, że istnieje biblioteka, w której znajdują się książki, które zawierają wszystkie możliwe kombinacje liter alfabetu, a to oznacza, że są tam książki, które są złożone z litery Y, a także nasza całkowicie w pełni napisana biografia, bo jeżeli wszystkie możliwe kombinacje, to także te. Więc filozoficzne, mówiące bardzo dużo o świecie współczesnym, sprawy, opowiadanie o kimś, kto nie mógł zapomnieć. Ojej, ale przepraszam, bo nie wiem nawet o jakim języku czytam, ale on tu pisze, wpadło mi w oko, że pisze, w tej kulturze nie ma słowa, które odpowiadałoby naszemu słowu księżyc, ale istnieje czasownik, który brzmiałby u nas księżycznić lub księżycować. Tak, to jest akurat opowiadanie Orbis Tertius o świecie, który postuluje pewna encyklopedia, co jest bardzo ciekawe, bo prawo na przykład jest taką encyklopedią, która postuluje pewien świat. Jest opisem świata, tak? Kiedy przeczytamy, że Rzeczpospolita Polska ma być demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, to jest projekcja pewnego świata. Księżycować. A Borges akurat jest idealistą, więc mówi, czynności są ważniejsze niż przedmioty. Kochanie jest ważniejsze niż miłość. Od czego zaczynamy, pani Kasiu? To moja żona też czyta. Tak, no twoja prośba o to, żeby przynieść książki, jest dla mnie dość trudna, bo ja zazwyczaj czytam do pracy i to są książki po angielsku i na Kindlu, więc niełatwo je pokazać. Tego jeszcze nie skończyłam, ale to jest Rebecca Solnit, twórca pojęcia mansplaining o Orwellu, lewicowcu, który potrafił krytykować też swoją stronę i miał takie bardzo ładne zdanie. Znaczy, użyłaś skrótu, myślę, bo powiedziałeś mansplaining o Orwellu. Przecinek. Mansplaining, poza pojęcie, a to tak, jest książka o Orwellu. To jest książka akurat ona nie krytykuje Orwella. Orwell is good. Nie. Oczywiście, no, jakżeby nie. Zwłaszcza, że no, Orwell to akurat ona... To nie jest tyle biografia Orwella, tylko bardziej Orwell pomiędzy tymi swoimi wyprawami, między Birmą, między wojną hiszpańską. Orwell, który hoduje róże, czyli o takiej przyjemności między zmianą świata. Interesujące, o ile znowu, znaczy nie przeczytałam całego, więc, ale początek jest... A jakim płynem zalałaś książkę? Ona nie wytrzymała... Białym winem. Niestety tak nie, wygląda, ona nie wytrzymała po podróży do Kopenhagi, więc chyba wody raczej. Sorry. Druga książka to jest Imię Róży, którą... Co cię naszło? Co mnie naszło? Do tekstu, do książek, teraz reklamuję, książki, magazyn do czytania. Polecam, bo to jest bardzo fajny dwumiesięcznik. Dużo długich, narcystycznych artykułów o rzeczach abstrakcyjnych. I mój jest akurat o cenzurze i wyszłam właśnie od Imienia Róży. Przeczytałam je po raz oczywiście kolejny. Piękne wydanie w ogóle. Piękne wydanie, ładne. Naprawdę piękne. Pierwszy raz w liceum i w ogóle... Jeszcze z tymi odciskami. Tak, jeszcze takie. Jestem dla siebie pełna podziwu, bo jest to bardzo, że ją przeczytałam w liceum, bo jest to bardzo gęsta książka, pełna łacińskich cytatów, których ekono nie zawsze chce mu się je tłumaczyć, sporów o ubóstwo w kościele. Ja to pamiętam, przeczytałam i ona mnie dość mocno przeczołgała, bo na końcu tam jest zniszczony artefakt kultury. Ja w niego uwierzyłam i byłam przekonana, że to jest taka w ogóle straszna strata, więc to jest na tym pierwszym poziomie bardzo dobry kryminał. Na drugim poziomie jest to oczywiście postmodernizm, bo jest to książka o tekstach, które się odnoszą do innych tekstów, ale dla mnie warto czytać... Milton Baskerville, to jest gościu. Otóż, dla mnie to warto czytać dzisiaj, no głównie dlatego sporu między fundamentalizmem a sceptycyzmem, czyli sporu między Wilhelmem Baskerville a Jorge Borges. I dla bardzo pięknego cytatu, że w czystości najbardziej przeraża pośpiech. Ja to jeszcze czytam książki z zeszłego roku. W ogóle się zadziwiłem, że już są nowości kolejne. Jestem Sylwię Główną, czytam jeszcze o Chinach, wiesz. Także, a to jest zeszłoroczny must have sezonu, także... Nie, no to jest 2006 w ogóle, jeśli chodzi o wydanie, ale teraz jest nowe wydanie. A ty wiem, zbierałem się długo, kilka razy podchodziłem, jakoś nie mogłem wejść, mam na myśli nowego, ostatniego Houellebecqa, Unicestwianie.
tylko bardzo lubię w ogóle i tak dalej, tylko że tutaj i 700 stron prawie i jakoś tak tam, nie powiem, żeby się radykalnie rozpędzała akcja, ja jednak tam powieść to chciałbym, żeby... Myślę, tam... że już wiemy mniej więcej, co on nam powie. Ale, nie, ale wiesz co, zaintrygowało mnie w którymś momencie, kiedy zobaczyłem w którymś momencie, że jednocześnie się zachwycili tym unicestwianiem Tomasz Lis i Mateusz Morawiecki. Przyznacie, kombo dosyć specyficzne. Mnie to nie dziwi. Ale wiesz, zacząłem czytać i wszedłem. Naprawdę wszedłem i znowu tak jestem jednak, fascynuje mnie jego zupełna osobność, przedziwna patrzenia na świat i to unicestwianie jako opowieść o dzisiaj, jak to często u Welbecka, to jest tam przesunięte, to się dzieje niby w 26 roku, ale jego opowieść o współczesnym świecie, polityce, rodzinie też jest tak, że jeżeli ktoś, znaczy nie polecam, żeby ktoś nie czytał Welbecka, bo jest pewnie innych parę książek, od których warto zacząć, natomiast jeżeli ktoś lubi Welbecka, a nie czytał Unicestwiania, zdecydowanie warto. Albo nie. I te 100 stron wątku rodzinnego na samym początku warto, czyli warto. Jak rozumiem, lewica odrzuca tę książkę, że lewica odrzuca, część lewicy jest zachwycona. Chodzi mi raczej o to, że on jest potwornym takim nihilistą, który świetnie pisze, a jednocześnie... W uległości nie jest. Jest po prostu zagubionym człowiekiem, który szuka... A jeśli chodzi o, wiesz, dużo kiepskiego seksu, to zdecydowanie w ogóle wolę Henry'ego Millera, który też miał u siebie bardzo dużo tego typu klimatów, natomiast on potrafił opisać też zachwyt świata. To jest taka piękna scena, kiedy on idzie na głodniaka do filharmonii i po prostu widzi dźwięk jako... perły, które się rozsypują. Znaczy, naprawdę Henry Miller bardziej niż... Ja powiem coś, już sam się śmieję z tego, co powiem. Zaczynam swoją szyderę, więc odpowiadałem na twój zarzut, że Welbeck jest nihilistą. Oczywiście słyszałem ten głos. Uważam, że... Dlatego, że zaczął być chyba katolikiem teraz. To, co traktujesz jako nihilistę, uważam, wynika z jego cierpienia. Serio. Serio, naprawdę. Tak, ale dlaczego ja mam cierpieć 700 stron czytając jego cierpienie? Nie, to nie jest jego cierpienie. Przyznałeś, że idziesz tam muzyka, ale 1989. No. I tak należy robić, słuchajcie. A zrób jakiś taki booklap, tylko książka, to musimy się musical. Musical, a inteligentny, to samo w sobie jest. Polecam, świetny jest. Pudełkowo inteligentny. No, też dobrze kojarzę te czasy solidarnościowe. Mnóstwo się o tym naczytałem, bo to moja młodość. I po prostu byłem pod wrażeniem tego, jak dużo autorzy libretta, powiedzmy, rozumieją solidarności. Wiedzą w ogóle i rozumieją. A nie przeszkadzało panu to, że tam zupełnie kościół jest wycięty? No, akurat tylko w postaci koszulki z Matką Boską po łęce? No, właśnie nie, bo to jest tak spójnie zrobione, że... To ma sens. Znaczy mi to nie przeszkadzało, żeby nie było. Kościół to jest osobny muzyka. Kościół w czasach Solidarności, wszystko by się działo na plebanii Kościoła Świętej Brygidy. Ale to byłby wspaniały sekwel. To byłby wspaniały sekwel, ja bym to inteligentnie zrobił. Ale wszyscy byliby oburzeni. I prawica, i lewica. To było takie zabawne. Jezus Christ Superstar. Zobaczyłem pierwszy raz w podziemiach kościoła na Żytnie i po prostu. No to dobrze, Jesus Christ Superstar. Solidarnościowe przedstawienie. Poziom surrealizmu tego wydarzenia, kiedy na nielegalu, bo był to film zakazany w PRL-u, kiedy po prostu w podziemiach takich wielkich, jak w katakumbach, po prostu zebrało się... Ja na plebanie przesłuchania oglądałem. Tak? Moi ozowi przyjaciele młodsi, na 15-16 lat mieli, to w nocy wykręcili jakiegoś Marcelego Nowotkę, czegoś takiego i przekręcili uliczkę Johna Lennona. To był ten guru. A z polecanych to jeszcze polecę, teraz się zaczął festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Wczoraj był pokazany wspaniały film Pianoforte polski o konkursie Chopinowskim. Świetnie zrobiony, rzeczywiście pokazujący i napięcie, i elegancję i muzyki jest bardzo dużo. Nie chcę przerywać tego, ale ja już muszę na lekcję, Marcinie, wiesz. Bardzo wam dziękuję za ożywioną dyskusję. Ja to wiem, jak skończyć imprezę. Zdrzałem i już jestem w stanie sobie wyobrazić przynajmniej część komentarzy. Oczywiście zachęcam serdecznie. Byliśmy w Pinup Studio na Nowogrodzkiej. To było drugie śniadanie Millera. Dziękuję wszystkim, którzy ten program finansują na Zrzutce. Bardzo wam dziękuję. Dzięki temu możemy to robić. A my dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękuję.